Patryk, dużo walki, dużo emocji dziś przy Limanowskiego, ale ostatecznie remisujemy bezbramkowo z Pogonią Szczecin. Jak oceniasz to spotkanie tak na gorąco i tutaj czujesz jakiś niedosyt, czy jednak doceniasz ten punkt? Bardziej doceniam ten punkt, bo wiedzieliśmy, z jaką drużyną gramy, gdzieś Pogoń dobrze jest zorganizowana, w dobrej formie tutaj przyjechała i wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz i też taki był, ale no, mieliśmy swoje sytuacje, Pogoń też miała. Szkoda, że ich nie strzeliliśmy, ale no, mi się wydaje, że trzeba szanować ten punkt i po prostu jedziemy dalej. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale to był taki mecz, gdzie na początku bardziej przeważała Pogoń, potem to się wyrównało. My przeszliśmy do ataku i ta druga połowa w zasadzie wyglądała podobnie. Tak przynajmniej to wyglądało z perspektywy gdzieś tam trybun, z boiska również? Tak, tak. No, na początku Pogoń miała tam groźną sytuację. Ten Sebastian Kowalczyk chyba strzelał dwa razy groźnie i na szczęście Wladan bardzo dobrze to obronił. Później no, to się wyrównało, tak jak powiedziałeś, i też mieliśmy swoje sytuacje. Gdzieś trochę zabrakło gdzieś tak milimetrów, żeby to przeciąć, czy dośrodkowanie, czy tam uderzyć z dystansu i mogła być bramka. Ale no, ten mecz był wyrównany, tak jak mówiliśmy na początku, że to będzie taki mecz, gdzieś walki, można powiedzieć, dużo przebitek, dużo takich agresywnej gry. I mi się wydaje, że kto by strzelił tą pierwszą bramkę, ten by wygrał i tak by się skończyło. Na pewno szkoda, że nie dopisaliśmy 3 punktów, ale szkoda też, że nie udało się dzisiaj tutaj cieszyć, bowiem 5200 kibiców, komplet przy Limanowskiego, fantastyczna atmosfera, więc szkoda, że gdzieś tam po ostatnim gwizdku nie mogliście się razem z kibicami cieszyć ze zwycięstwa. Na pewno nas kibice napędzają, szkoda, że właśnie nie trafiliśmy gdzieś na 1-0, bo to by pewnie już przeważyło na naszą korzyść ten mecz, ale no to jest piłka i trzeba grać dalej. Kolejny mecz przed nami, teraz przerwa na regenerację, na jeszcze cięższą pracę, żeby doszlifować te elementy, które nam trochę szwankują i po prostu gramy dalej. Dzięki wielkie i dzięki za walkę. Dziękuję bardzo.